8 lutego Ilona Wróblewska Czarnocka witam państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Gmina Bełchatów planuje kupić autobusy, które będą kursowały na terenie gminy, dowożąc jej mieszkańców do Bełchatowa. Samorząd kupi 5 autobusów na łączną kwotę nieco ponad 3 milionów złotych. Odtworzenie transportu publicznego to, jak zaznacza Wójt Gminy, jedno z pierwszych zadań, które będzie realizowane w tym roku. To dobra informacja dla mieszkańców Gminy, którzy chcą dostać się autobusem do Bełchatowa. W końcu e, pragniemy doprowadzić do tego, aby w Gminie Bełchatów, która jest bardzo rozległą gminą, która ma ponad 70 miejscowości, mniejszych i większych, i tak naprawdę tylko te kluczowe miejscowości, które leżą przy drogach wojewódzkich. Są skomunikowane, ponieważ to jest wylot na Zelów, na łódź na radomsko, i faktycznie przez tej miejscowości można powiedzieć, że ten transport jest. Natomiast w szeregu miejscowościach nie mają ludzie, jak się dostać do centrum, do miasta. A charakterystyka gminy obłażankowej jest taka, że to tutaj się ogniskują te życiowe sprawy. Lekarz. Sklepy, e, urzędy, prawda? targowisko, e, szkoły. E, nie mają czym się dostać osoby starsze, e, emeryci, ręciści, nie mają się czym dostać młodzież w wieku szkolnym, się, szkół średnich. E, chcemy, e, aby tak tą siatkę y, komunikacji skonstruować, żeby, y, żeby osoby mogły dotrzeć do szkoły. Wrócić z tej szkoły do pracy, wrócić z pracy, to też. Jest dobre dla miasta, bo chcemy odciążyć miasto od tego ruchu. Bo przecież, bo przecież te, no, jak nie ma się czym dostać, to trzeba jechać samochodami. Nie każdy ten samochód jeszcze ma, bo trzeba pamiętać, że czasami dwa, trzy auta stoją na podjeździe, ale pani, bądź, bądź starszy pan, mówi: No dobrze, ale syn, córka, zięć są w pracy. Ja nie mam czym do tego lekarza dojechać, czy też na ten targ, czy, te, czy też do urzędu. I mają rację ci ludzie. I chcemy w te mniejsze miejscowości również wjechać. Dlatego też nasz pomysł, który już jest realizowany, dąży do tego, że zakupimy pojazdy, które będą na tyle zwrotne, na tyle zwinne, krótkie, ale jednak pełnoprawne autobusy. Gmina w pierwotnym zarysie chciała wykorzystać potencjał MZK, ale jak się później okazało ten plan był niemożliwy do zrealizowania. Rozmawialiśmy dwu, trzykrotnie z władzami miasta w kwestii tego, aby wykorzystać potencjał MZK do naszego transportu. No, oni mają problem, ponieważ te pojazdy elektryczne, hybrydowe z projektu unijnego nie mogą wyjeżdżać poza teren miasta. Ja to rozumiem, natomiast te starsze pojazdy, te starsze pojazdy jest tutaj mowa o tym, że mamy złe drogi, zła nawięcia, one są niskopotłogowe, mogą coś się uszkodzić. Natomiast w ostatnim czasie no, była jakaś taka przymiarka do tego, żeby skomunikować nowy świat dobrzelów i, i, i zawady. No, nie ukrywam, że cena była bardzo duża, ale to tylko są 3-4 miejscowości, które są najbliżej miasta. Co z całą resztą? W związku z tym jednak ten projekt będzie kompleksowym projektem naszym. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na zakup pojazdów. W planach jest zakup czterech autobusów w średniej wielkości. Jeden z pojazdów będzie miał mniejsze gabaryty. To są oczywiście wstępne przymiarki, dlatego że no analiza rynku wskazuje, że na, na pewno musi być to powyżej 3 milionów. 3,5 miliona to, to wyjdzie z przetargu. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, kursy zostaną uruchomione latem. Będzie je obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów. Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. To jest 5, 15 i 20 dzień następnego miesiąca. Te zmiany mają w związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem. Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zmienia się dla większości płatników, natomiast dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, czyli m.in. dla urzędów gmin i miast, termin ten pozostanie bez zmian i to jest do 5 dnia następnego miesiąca, termin, w którym Należy się rozliczyć. Dla pozostałych płatników składek ten termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Dla płatników składek posiadających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni czy fundacji, będzie to termin do 15 dnia następnego miesiąca. Do 20 dnia następnego miesiąca powinni się rozliczać pozostali płatnicy składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej. Do końca 2021 roku osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, opłacające składkę wyłącznie za siebie, miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Natomiast w 2022 roku termin uległ wydłużeniu do 20 dnia następnego miesiąca. Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych. Rozliczanych w dokumentach składanych za styczeń 2022 roku i za następne miesiące. A więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej zus.pl, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 53 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 1430. Natomiast liczba wykonanych testów 226, z czego 56 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 2595 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 13 osób zmarło, 8 posiadało choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 5 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 36 889, natomiast liczba wykonanych testów 10 071, z czego 2788 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 35 960 potwierdzonych przypadków zakażenia, w tym 3 ponowne zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 286. Z powodu COVID-19 zmarły 83 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 203 osoby. 3 złote i jeden srebrny to dorobek medalowy ostatnich dni podopiecznych UKS Champion Bełchatów. W minioną niedzielę w halowych mistrzostwach województwa łódzkiego młodzików U16 w lekkiej atletyce świetną formę potwierdziły zawodniczki UKS Champion. Trzy złote i jeden srebrny to dorobek medalowy podopiecznych Dariusza Rybarczyka. Złote medale wywalczyły. Anna Olczyk na 60 metrów przez płotki z wynikiem 9:23 zdeklasowała rywalki, wygrywając z drugą o pół sekundy. Amelia Zochniak na dystansie 600 metrów uzyskała wynik 1,38,90 i tym samym pobiła swój rekord życiowy. Była szybsza od rywalki o 10 sekund. Świetną formę potwierdziła także Małgorzata Domagała, która w biegu na 60 metrów osiągnęła życiowy wynik 7,89. Natomiast Szymon Kleczyk zdobył srebro na dystansie 1000 metrów. Gratulujemy świetnych wyników i trzymamy kciuki za kolejne udane starty. Spędź z nami czas podczas ferii zimowych, poznaj siatkarzy i weź udział w wielu ciekawych prelekcjach i warsztatach. Trwają zapisy na jubileuszową edycję ferii z PGS -Cron. Ferie z PGS -Krą. będzie to już dziesiąta jubileuszowa edycja. Jak było wcześniej? Wyjątkowo. Po wspólnie spędzonym czasie w klubie wielu uczestników ferii podkreślało, że zimową przerwę od nauki spędzili tak, jak to sobie wymarzyli. Tak było w 2014 roku. Dużo wspomnień na pewno zostanie po tym wszystkim. To jest na pewno wielkie przeżycie dla każdego kibica i, i dla każdego fana z chatów. Też dobrze, fajne osoby tutaj przyszły, dużo się dowiedzieliśmy. Nie wiem co można. Fajnie było, fajny spędzony czas. Było bardzo miło, mimo że żeśmy się nie znali, to żeśmy się poznali bardzo szybko. Szanse spędzenia niezapomnianych chwil w tym roku z Bełchatowskim Klubem będą miały dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat, które wyślą swoje zgłoszenie do klubu. Jak podkreśla klub, będzie można zobaczyć m.in. pomieszczenia biurowe, pokoje trenerów, szatnie oraz inne na co dzień niedostępne dla kibiców miejsca. Czekać będą także siatkarze, zaplanowano wspólne zajęcia, treningi, fali energii oraz inne aktywności fizyczne, a także ciekawe prelekcje m.in. na temat żywienia, psychologii czy analizy meczów siatkarskich. To tylko kilka z wielu atrakcji, które przygotowano dla chętnych. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w feriach z Jeśli masz od 10 do 16 lat, wystarczy poprosić rodziców o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy marketing.paskra.pl z dopiskiem ferie z W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia i kontaktowy numer telefonu. W odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo dokumenty, które należy wypełnić i odesłać na wspomniany adres. Na zgłoszenia klub czeka do 11 lutego. Siadkarze PGS Kry w minioną niedzielę wyruszyli do Rumunii, by dziś powalczyć z Arkadą Galaty w 1 czwartej finału Pucharucew. Celem jest awans do półfinału. Warto przypomnieć, że dokładnie tydzień temu Bełchatowianie pokonali rywali w Tajbreku. Z jakim nastawieniem podchodzą do meczu rewanżowego? Co gracze PGS Kry powiedzieli jeszcze przed spotkaniem? O tym w materiale wideo. Przede wszystkim wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że wiedzieliśmy, że ta podróż nie będzie łatwa i na szczęście mamy już za sobą. Teraz musimy się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby, żeby odbyć yy, dobrą jednostkę. I to jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest awans do, do kolejnej rundy yy, w Pucharze, więc, więc wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Oczywiście, że tak. No na pewno czeka nas trudny mecz, ale, ale przeanalizowaliśmy bardzo dobrze ten mecz w Bełchatowie. Wiemy, wiemy w których elementach możemy zagrać lepiej. Na pewno, na pewno zagramy dużo lepszy mecz niż ten, niż ten w Bełchatowie w naszym wykonaniu. I, I po prostu dopełnimy dzieła, dopełnimy zadania, wypełnimy to zadanie, które przed sobą tutaj postawiliśmy. Tak jest. Wszyscy jesteśmy zdrowi, w pozytywnym nastawieniu i, i z celem w głowie na to, żeby, żeby ten jutrzejszy mecz wygrać. Przyjechaliśmy bezpośrednio na hale, jeszcze nie byliśmy w hotelu, e, jeszcze nie wiemy co dokładnie, e, jak będzie dokładnie wyglądał ten trening, ale dzień przed meczem musimy się poruszać. Będzie na pewno ciężki mecz, bo drużyna z Rumunii pokazała u nas, że potrafią grać i tutaj będzie na pewno ciężkie spotkanie. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.